Pokój i dobro, kochani. Dziś jest 4 sierpnia, 18 niedziela zwykła, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Dzisiaj w Ewangelii, kochani, ludzie szukają Jezusa, ale nie dlatego, że widzieli znaki, nie dlatego, że Go szanują czy kochają, ale dlatego, że był dla nich praktyczny, że dał im chleba za darmochem. Jezus jednak pragnie miłości bezinteresownej. I ci sami ludzie również żądają od Pana Jezusa znaku. I od tego, czy ten znak będzie dla nich wystarczający, uzależniają, czy pójdą za Jezusem, czy uwierzą w Niego. Jezus natomiast chce miłości bezwarunkowej. Jako wzór swoich oczekiwań stawiają Mojżesza, który, jak mówią, dał im chleb z nieba. Jezus jednak mówi, to nie Mojżesz dał wam chleb z nieba. Tamten pokarm był przemijający. Ja mogę wam dać taki chleb, który trwa na wieki. Czasem, kochani, w taki sposób postępujemy w relacjach z innymi ludźmi. Czasem mówimy do kogoś, będę cię kochał, jeśli będziesz grzeczny. Albo na przykład, jeżeli mi coś dasz, to wtedy będę cię kochał. A czasem też chłopak mówi do dziewczyny, słuchaj, jeżeli mnie kochasz, to mi to udowodni. Jezus, kochani, chce nas nauczyć takiej miłości bezinteresownej i bezwarunkowej. Nie mówi do nas, kocham ciebie, bo jesteś ładna, kocham ciebie dlatego, że jesteś mądry, albo jesteś grzeczny, więc dlatego cię kocham. Nie musimy zasłużyć na tę miłość. To, co musimy zrobić, to musimy przyjąć tę miłość i uszanować. Święty brat Albert mawiał, bądź dobry jak chleb, który leży na stole, do którego każdy może podejść i wziąć tyle, ile potrzebuje. Jezus chce być blisko ciebie, chce być jak pokarm, chce być bliżej niż koszula na twoim ciele, chce być w tobie i dlatego stał się pokarmem. I my również bądźmy dla innych dobrzy, jak chleb. Bądźmy dostępni, tak jak chleb. Myślę, kochani, że w każdym z nas jest mnóstwo różnych pragnień, różnych głodów. I niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Wciąż, kiedy pojawia się jakiś nowy sprzęt elektroniczny, to koneserzy często się zachwystują, zachwycają. Natomiast za jakiś czas wchodzi coś nowego i ten sprzęt odchodzi w niepamięć. I wciąż pragną, wciąż chcą czegoś więcej. Natomiast jeżeli ktoś zaspokoi się Panem Bogiem, zatrzyma się na Panu Bogu, to będzie potrafił cieszyć się tym, co ma tu i teraz. Kochani, Pan Jezus przychodzi w Eucharystii do nas, aby zaspokoić nasz głód. Jeżeli Pan Bóg zaspokoi nasze serce, to wówczas to wszystko, czego będziemy doświadczać, będzie nam wystarczające i będziemy się potrafili nim cieszyć. Pokój i dobro, kochani. Mały Chór Wielkich Serc, jak wiecie, w tym roku jest w Chłapowie i miał swoje koncerty. I wiele dzieciaków mogło pojechać dzięki temu, że niektórzy wpłacali pieniążki na Mały Chór Wielkich Serc i dzięki temu mogliśmy korzystać z różnych atrakcji. I wszyscy, którzy chcieli pojechać, pojechali. To co powiemy? Dziękujemy? Uwielbiajcie Pana, uwielbiajcie Pana, ludzkich serc bijące dzwony. Padli na kolana, padli na kolana, przed Nim ludy utrudzony. On osuszy Twoje łzy, On ratunkiem będzie Ci. U Jego stóp, pod Jego stóp, najwyższy wciążów niezwyciężony. Nie przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Do jutra.